Jakie inne problemy z ustawą Prawo łowieckie pojawiają się w dyskusjach parlamentarnych? Wszystkie omawiane przeze mnie punkty wcześniej i o tych, o których za chwilę powiem, to wynik otwartych dyskusji, jakie prowadziliśmy podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich. I udział w spotkaniu brali obok parlamentarzystów przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, ludzie nauki zajmujący się zawodowo tematyką łowiecką, myśliwi, praktycy, Komisja Łowiecka przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Leśnego. To bardzo szerokie gremium i mówiliśmy między innymi o takich problemach jak weryfikacja granic obwodów łowieckich i rejonów hodowlanych. Chodzi głównie o to, że podczas budowy linii kolejowych mamy podzielone obwody łowieckie. Umowy wygasają w 2017 roku, czyli za 5 lat musimy to dopasować, dostosować tak, aby zwierzyna i myśliwi na tym w jaki sposób nie ucierpieli. Korytarze ekologiczne to jest bardzo ważne. Przejścia dla zwierząt, jakie powstają przy inwestycjach drogowych. To jest bardzo ważne, żeby było to uzgadniane z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego, również społeczeństwem, instytucjami, stowarzyszeniami, które mają coś w tym zakresie do powiedzenia. Ewidencji zwierzyny, która ginie w wypadkach komunikacyjnych. Polski Związek Łowiecki nie prowadzi ewidencji zwierząt. Dobrze by było i tak postulujemy, żeby taką ewidencję prowadził Polski Związek Łowiecki, prowadziły nadleśnictwa, chociaż one prowadzą w większości i prowadziła to policja, kiedy jest zgłaszana do wypadku. Myślę, że można byłoby ten problem rozwiązać w taki sposób, żeby wprowadzić dodatkowe ubezpieczenie w ramach OC lub coś pomiędzy OC i AC z tytułu kolizji ze zwierzyną dziko żyjącą, takie rozwiązanie, jakie jest w Niemczech. I to rozwiązanie funkcjonuje, wszyscy są z tego zadowoleni. Ubezpieczyciel miałby wtedy obowiązek przekazywania danych o kolizjach ze zwierzyną łowną do nadleśnictw albo, jeżeli to dotyczy zwierzyny chronionej, do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. I zobowiązać zarządców dróg do usuwania tych padłych, tych rozjechanych zwierząt z tych dróg. Kolejna sprawa to odpowiedzialność za zwierzęta dziko żyjące, które wchodzą do miast. Tutaj też powinniśmy ten problem rozwiązać. Dzisiaj nie ma odpowiedzialnego, który by odpowiadał za zwierzynę, która wchodzi do miast, do ośrodków wypoczynkowych. W takiej sytuacji najczęściej trzeba przeprowadzić porządnie inwentaryzację i zredukować część tej zwierzyny, ponieważ jeszcze nikt nie wymyślił innego sposobu. Często wychwytywanie tych zwierząt i wywożenie poza miasto czy poza ten teren, gdzie znajduje się ten ośrodek wypoczynkowy, no nie załatwia problemu, bo za chwilę ten problem się powtarza. Inwentaryzacja zwierzyny musi być przeprowadzana metodą, która zostanie wypracowana i w praktyce okaże się, że jest to dobra metoda. Takie metody mamy, powinny być wprowadzone obligatoryjnie. Koła powinny tą inwentaryzację robić solidnie. Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że najczęściej jak dany gatunek nie zmniejsza się, to z roku na rok zwiększamy o 10-15% i tak praktycznie odbywa się u nas inwentaryzacja, czyli można powiedzieć tak trochę z sufitu i stąd są te problemy, o których mówiłem wcześniej. Kolejna sprawa to ochrona zwierzyny drobnej. Tutaj mamy wiele do zrobienia. Sam objąłem takim patronatem, można powiedzieć, taki konkurs Pomóżmy zwierzynie drobnej. Chodzi tutaj o to, żeby ta zwierzyna łowna miała mniej drapieżników i żeby te drapieżniki zostały w jakiś sposób zredukowane. Szkody łowieckie, metody szacowania, należałoby wprowadzić jakąś metodykę szacowania ustaloną na teren całej Polski, bo sądy często orzekają w bardzo różny sposób, kto tak naprawdę w tym sporze ma rację, bo oczywiście i też sposoby wyceniania szkód są różne. Dobrze by było, żeby taką metodykę opracować. Kolejna sprawa, mówi się o egzaminach łowieckich, że te egzaminy łowieckie powinny być zweryfikowane system szkoleń, że nie może być tak, żeby PZŁ szkolił, egzaminował i nadawał uprawnienia łowieckie. To należy zmienić, prowadzić egzamin państwowy na wzór egzaminu na prawo jazdy. Zmiany zasad selekcji. Naukowcy już potwierdzają, że selekcja rogaczy, sarny jest zupełnie nietrafiona, ponieważ to
nie rozwiązuje jakby sprawy, że dziedziczenie odbywa się w sposób tylko taki, że no tak się przynajmniej wydaje tym, którzy upierają się przy selekcji sarny, że potomstwo dziedziczy tylko cechy ojca, a nie matki. W większym stopniu dziedziczy cechy matki albo w połowie cechy matki i ojca. W związku z tym na zachodzie odeszli od selekcji. Inna sytuacja jest z selekcją jeleni, ale tutaj też powinniśmy coś w tym zakresie zrobić. Kynologia łowiecka. Można powiedzieć, że nie funkcjonujemy w strukturach międzynarodowych, jeżeli chodzi o szkolenie, o konkursy psów łowieckich. Należałoby tutaj zmienić, pomimo że współpraca między Związkiem Kynologicznym w Polsce a Polskim Związkiem Łowieckim układa się prawidłowo, to są bardzo duże zaniedbania właśnie tutaj w tym naszej kynologii, właśnie w tych strukturach międzynarodowych. Odstrzał zwierząt chronionych, mam tutaj na myśli zwierzęta, które już bardzo masowo w Polsce występują, choćby nawet o bobrze, który robi bardzo dużo szkód. Już dzisiaj sami rolnicy przejęli inicjatywę i jak widać, często takie duże samochodowe czy ciągnikowe opony, które palą się na żaremiach, to znaczy, że to jest bezradność po prostu i władz, i urzędnicza bezradność, ponieważ no, nikt do tej pory nie zajął się tak na poważnie tym problemem. A później zredukować tak dużą populację bobra jest bardzo trudno, bo dzisiaj nie znam myśliwego, który by przedstawił dobry sposób na redukcję czy odstrzał bobra, bo jak tego bobra dzisiaj mielibyśmy odstrzelić. No i kolejna sprawa, o której się mówi dzisiaj, żeby poprawić wizerunek myśliwych w społeczeństwie. Jest to wyzwanie, zadanie dla polskich myśliwych, dla związku. Pewnie taką najlepszą drogą na poprawienie wizerunku jest upowszechnienie polskiego łowiectwa. A więc im więcej ludzi będzie się angażować w Polsce w łowiectwo, tym będzie większe zrozumienie ze społeczeństwem.